Annuncio Vobis Gaudium Magnum Abemus Papam W trosce o godność rodziny Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 1 grudnia 1999 roku. Wspólnota chrześcijańska, aby odpowiednio przygotować się do wielkiego jubileuszu, musi podjąć poważne starania zmierzające do odkrycia na nowo wartości rodziny i małżeństwa. Jest to tym bardziej pilne, że w naszych czasach wartość ta jest w znacznej mierze. Kwestionowana przez kulturę i społeczeństwo. Kontestowane są nie tylko pewne wzory życia rodzinnego, które zmieniają się pod naciskiem przemian społecznych i nowych warunków pracy. W imię relatywistycznej etyki, rozpowszechniającej się w szerokich kręgach opinii publicznej i w prawodawstwie cywilnym, atakowana jest sama koncepcja rodziny jako wspólnoty której podstawę stanowi małżeństwo mężczyzny i kobiety. Kryzys rodziny staje się z kolei przyczyną kryzysu społeczeństwa. Liczne zjawiska patologiczne, od osamotnienia po przemoc i narkomanie, można tłumaczyć także tym, że rodziny straciły swą tożsamość i przestały odgrywać właściwą sobie rolę. Gdy upada rodzina, społeczeństwu zaczyna brakować tkanki łącznej, co pociąga za sobą katastrofalne skutki dla osób, zwłaszcza najsłabszych dzieci, dorastającej młodzieży, niepełnosprawnych, chorych i w podeszłym wieku. Trzeba zatem zachęcać do refleksji, która pomoże nie tylko wierzącym, lecz wszystkim ludziom dobrej woli w ponownym odkryciu wartości małżeństwa i rodziny. Czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego: Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Jest naturalną społecznością, w której mężczyzna i kobieta są wezwani do daru z siebie w miłości i do przekazywania życia. Autorytet, stałość i życie w związkach rodzinnych stanowią podstawy wolności, bezpieczeństwa i braterstwa w społeczeństwie. Do ponownego odkrycia wartości rodziny można dojść samym rozumem, wsłuchując się w prawo moralne wypisane w ludzkim sercu. Jako wspólnota zbudowana na miłości i ożywiana przez nią, rodzina czerpie swą siłę z nieodwracalnego przymierza miłości, poprzez które mężczyzna i kobieta oddają się sobie nawzajem, stając się razem współpracownikami Boga w przekazywaniu daru życia. Na podstawie tej źródłowej więzi miłości również relacje nawiązywane z innymi członkami rodziny i pomiędzy nimi powinny czerpać natchnienie z miłości oraz charakteryzować się serdecznością i wzajemną troską o siebie. Autentyczna miłość nie prowadzi rodziny do zamknięcia się w samej sobie, ale otwiera ją na całą społeczność, ponieważ mała rodzina domowa. I wielka rodzina ludzka nie są sobie przeciwstawne, lecz pozostają w bliskim i sięgającym początków związku z sobą. U podstaw tego zagadnienia tkwi tajemnica Boga, którą właśnie rodzina przypomina w szczególny sposób. Jak bowiem napisałem kilka lat temu w liście do rodzin, w świetle Nowego Testamentu widać wyraźnie, że odniesienia dla tej wspólnoty jej prawzoru należy szukać w Bogu samym. Zawiera się on w trynitarnej tajemnicy Jego życia. Boskie my jest przedwiecznym prawzorem dla ludzkiego my, tego przede wszystkim, jakie mają stanowić mężczyzna i kobieta, stworzeni na obraz i podobieństwo Boga samego. Boże Ojcostwo jest transcendentnym źródłem wszelkiego ludzkiego ojcostwa, i macierzyństwa. Wpatrując się w nie z miłością, powinniśmy poczuć zobowiązanie do ponownego odkrycia tego bogactwa wspólnoty rodzicielstwa i życia które charakteryzują małżeństwo i rodzinę. Nawiązują się w niej międzyosobowe więzi, w których każdemu powierzone jest bez sztywnego schematyzmu szczególne zadanie. Nie zamierzam tu rozważać społecznych i funkcjonalnych ról. Stanowiących wyraz specyficznych kontekstów historycznych i kulturowych. Mam tu raczej na myśli ważną rolę, jaką we wzajemnej oblubieńczej więzi i wspólnym zadaniu, bycia rodzicami, odgrywają mężczyzna i kobieta, którzy są powołani do urzeczywistnienia swych naturalnych cech w obrębie głębokiej, wzbogacającej i pełnej poszanowania wspólnoty. Tej jedności dwojga. Bóg powierzył nie tylko dzieło przekazywania życia i tworzenia rodziny, ale także zadanie budowania dziejów. Dziecko powinno być uważane za najwyższy wyraz komunii mężczyzny i kobiety czyli wzajemnego przyjęcia obdarowania, które spełnia się i wykracza poza siebie w trzecim właśnie w dziecku. Dziecko jest Bożym błogosławieństwem. Przemienia ono męża i żonę w ojca i matkę. Oboje wychodzą z siebie i wyrażają się w osobie, która, choć jest owocem ich miłości, wychodzi poza nich. W szczególny sposób należy odnieść do rodziny ideał wyrażony w modlitwie arcykapłańskiej, w której Jezus prosi, by jego zjednoczenie z ojcem objęło również uczniów, oraz tych, którzy uwierzą ich słowu. Rodzina chrześcijańska, domowy kościół, powołana jest do urzeczywistnienia tego ideału doskonałej komunii w sposób szczególny. Zbliżając się do końca obecnego roku poświęconego rozważaniom o Bogu Ojcu, odkrywamy ponownie wartość rodziny w świetle Bożego Ojcostwa. Kontemplując Boga Ojca, możemy uświadomić sobie przede wszystkim szczególnie pilną potrzebę. Odpowiedzi na wyzwania obecnej chwili. Wpatrywać się w Boga Ojca znaczy, pojmować rodzinę jako miejsce, w którym przyjmuje się i otacza opieką życie, jako laboratorium braterstwa, gdzie z pomocą Ducha Chrystusowego tworzy się między ludźmi nowe braterstwo i solidarność prawdziwy odblask tajemnicy wzajemnego dawania i przyjmowania właściwej Trójcy Przenajświętszej. Dzięki doświadczeniu odnowionych rodzin chrześcijańskich Kościół nauczy się krzewić pośród wszystkich członków wspólnoty bardziej rodzinny wymiar, przyjmując i rozpowszechniając bardziej ludzki i braterski styl w relacjach międzyosobowych.